Jej ponad tysiącletnia historia zaczęła się od drewnianego budynku, później przecież czasy królewskie, kolegiata i wreszcie ta dostojna hierarchia katedry opolskiej od wieku XIII. Miejsce, które Opolanom jest znane, jej wnętrze znają też doskonale. Tu przychodzą po to, żeby się pomodlić, żeby spędzić refleksyjnie czas. Teraz w święta ku temu jest szczególna okazja. Ale żeby tam wejść, trzeba przejść przez drzwi. Drzwi, które też mają swoją historię. One zmieniały się przez wieki. One wraz z katedrą również nabierały innego kształtu. Te ostatnie, te najnowsze, towarzyszą Opolanom od 1995 roku. Rzadko kojarzymy współczesną sztukę z miejscami sakralnymi, z kościołami, ale właśnie tutaj przy katedrze Świętego Krzyża w Opolu znajdziemy fenomenalne dzieło rzeźbiarskie, spiżowe wrota wejściowe autorstwa opolskiego rzeźbiarza Adolfa Panica, rzeźbiarza, który zmarł w 2010 roku, które zostały ufundowane w 1995 przy okazji 700-lecia istnienia parafii Świętego Krzyża. Drzwi pod względem modelunku wyglądają bardzo ciekawie. Udało się artyście zrobić to bez jakiegoś zadęcia, z dużą swobodą. Mimo że kompozycja jest wieloelementowa, to mimo to w tych drzwiach widzimy harmonię. W układzie tych pionowych linii widzimy prawie otwierającą się księgę, tak jakbyśmy chcieli właśnie coś zobaczyć, coś poznać. Adolf Panic na tej płaszczyźnie, która nie jest mała, ale powinna zawierać cały wszechświat, zawarł w zasadzie całą historię biblijną od początku świata. Od stworzenia świata, od Adama do Ewy, poprzez historie biblijne z Kainem i Ablem, poprzez Stary i Nowy Testament. Jeśli przyjrzymy się dokładnie, to okazuje się, że widzimy tutaj także historię opolszczyzny, bo widzimy i świętych związanych ze Śląskiem, świętego Jacka, świętą Jadwigę, ale także i pokazują nam się książęta śląscy i sytuacje zupełnie współczesne, powstanie Uniwersytetu Opolskiego, powstanie Solidarności. A jeśli dokładnie obejrzymy drzwi, to zobaczymy nawet samego rzeźbiarza w towarzystwie wnuczka i swojego psa, który rzeźbi te wrota, przed którymi stoimy. Jest duże nasycenie detalem i z pewnością te drzwi pozwalają na to poszukiwanie różnych faktur, bo pewne partie drzwi zostały rozrzeźbione, tworząc prawie abstrakcyjne struktury, a gdzie indziej artysta skupia naszą uwagę na jakimś detalu, na jakiejś architektonicznej, pieczołowicie dopracowanej formie, czy na jakimś studiu portretowym, twarzy świętego, czy swoim własnym profilu. Brąz z pewnością jest materiałem, który podnosi rangę stworzonej w nim rzeźby. Kiedyś, przez to, że był nierdzewny, był materiałem do stworzenia rzeczy ponadczasowych. I myślę, że też taka myśl, wybierając ten materiał, towarzyszyła. Brąz topi się w temperaturze 940-1080 stopni, w zależności od proporcji miedzi i cyny, które są w nim zawarte. Z tego, co czytałem, odlewników w starożytności chowano wraz z ich narzędziami do odlewania. Więc oprócz tej rzeźbiarskiej pracy nad modelem, który zapewne został wykonany z gipsu, potem pieczołowicie cyzelowany, ta praca odlewnika i to odlanie tych drzwi również w Opolu jest rzeczą bardzo ciekawą, wiążącą te drzwi z naszym regionem i z naszym kulturowym dziedzictwem. Nie tylko jeżeli chodzi o taki artystyczny dorobek, ale też jeżeli chodzi o kunszt. Wrota miały być oddane do oglądania w 1995 roku, ale prace nad nimi przeciągnęły się o 2 lata i złożyło się tak, że był to czas wielkiej powodzi. Dlatego w ostatniej chwili, w lipcu 1997 roku, artysta mógł zaznaczyć na samym dole, żeby to zobaczyć, musimy już zupełnie przyklęknąć przed drzwiami, mógł zaznaczyć poziom wielkiej wody z 1997 roku. Myślę, że tu, w tym miejscu, przed tymi drzwiami, możemy spędzić naprawdę bardzo dużo czasu, próbując rozszyfrować wszystkie te historie, które rzeźbiarz chciał nam pokazać.